Siemaneczku widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem powracamy do gry Metro Last Light. Jak pamiętacie, zakończyliśmy to przy tych kanałach, gdzie nagle wypadliśmy. Nie pamiętam już dokładnie, co było w poprzednim odcinku, bo skupiłem się na Wolfensteinie w tym czasie. Ale powracamy teraz do Metra. Przepraszam, że tak po takim długim czasie, ale po prostu nie miałem czasu, by to nagrać. A Wolfenstein okazał się bardzo krótką serią, jak sami widzicie. Ale teraz powracamy do was i jak no. I kontynuujemy to, co zaczęliśmy w ostatnim odcinku, czyli w odcinku 10. No dobra, no to zanim przejdziemy do odcinka, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem oraz komentarz, jeśli wam się seria z Metro też podoba. I jeśli już to zrobiliście, to wam dziękujemy za wspieranie mojego kanału i że jesteście ze mną. Więc bez dłuższego przedłużenia przechodzimy do gry. Zakończyliśmy tutaj odcinek. Jak pozbyliśmy się tutaj wszystkich żołnierzy, jak widzicie. No, a czyście wy oni pozbyli się cywilów, bo to jakaś choroba, chorobę oni zostawili. Ale dobra, bez dłuższego przedłużenia idźmy dalej. Już tu słyszałem strzały za drzwiami. Otwierajmy. O! Maska. Coś tu u góry słyszałem. Idziemy na górę. O kurde. Nożyk. Też są tu przeciwnicy i wszystko palą dookoła. O, amunicja do shotguna. Dobra, chodźmy czekajcie. Pod M miałem chyba. Tak, dobrze, idę muszę iść przed siebie. Przepraszam, bo to muszę trochę przypomnieć. Co jest? Kto mnie widzi? Dobra, bo się wystraszyłem przez chwilę. Dobra. Chodźmy szybko po prostu. Kurde. O! Więcej ciał. I amunicji. Czekajcie, bo tak patrzę, co to jest? A, do harpunu to jest. Dobra. Czekajcie, bo tu widzę żołnierzy. Muszę się kierować na prawo. Chcę trochę ustawienia też przypominam. Kurde, nie wiem, czy ja mam z nimi wszystkimi napierdzielać się teraz, czy jak? Tu będę musiał użyć broni palnej, jak nic. Ej, co jest? Dobra. Dobra, on wróci, zobaczy to ciało. Incendiary! Tu jest w środku jakiś tam. Trzecie, muszę pozbierać sobie nożyki z tych. A tu z tego wziąłem. O kurde! No i dupa! Dobra, na ostro idziemy. Mówię szczerze, ja nie wiem, co się dzieje tu. Czekajcie, bo ja kompletnie już długo nie grałem, ja strasznie jestem dezorientowany. Czekajcie, gdzie są przeciwnicy? No pada tam któryś. No padają. Boże, czekajcie, bo mi zaczęło też nagle słońce za plecami świecić. Czekaj, czy ja dobrze idę? Na lewo tam, o, przez tą bramę pewnie. Dobra, postrzelamy się trochę, niestety musimy. Tu się wszystko pali. Dobra, przeładuj. Dobra, padł kolejny.
Ten ma mój nożyk. Dawaj wszystko co masz. Przeładujmy. Mam nadzieję, że mnie słyszycie nadal. I to dobrze. Dobra, zobaczmy czy coś tu jeszcze znajdę. No. Dobra, chodźmy stąd. Bo mam wrażenie, że to miejsce zaraz się całe sfajczy. Musimy iść tędy chyba. O. Niedużo na... Dobra, musimy chyba jednak górą przejść. Dobra, czekajcie, o. Tak, górą musimy. O, nożyk. Czekaj, ja mam maskę w ogóle? Tak, mam maskę. Więcej amunicji. O, notatnik. Tu już, o, więcej filtrów. Safe. I co w sejfie? Czekajcie. Czy jak się wymieniało? A, dobra, tak się wymieniało, okej. Przepraszam was, bo ja naprawdę trochę zapomniałem jak tu się grało. No. O, gitara. Czy i tu się schodziło? I chyba tędy. No, chyba tędy. Już tak. O, jest tu, o Leśnickim mówią. Dobra. Bierzemy pistolet. Dobra, słyszeliście. Dobra, wyłączmy to. Leśnicki, brother. Says she's a hostage for negotiations with the order. Although we all know what sort of negotiations they're having. Ciekawe. Ma, ale nadal, jeszcze raz powtórzę pytanie. Mam nadzieję, że mnie widzowie dobrze słyszycie, bo ja tak trochę kombinuję z tą głośnością na OBS-ie. Ale dobra, mniejsza z tym teraz tym. Musimy się skupić. Wiem, że trochę miał. Wiem, że pamiętam, że ta gra miała być bez zabijania, ale. O kurde. Jest ich tam więcej. O kurde. No, musimy tam przejść jakoś między nimi. Czekaj, bo tutaj jeden na górę wchodził. Dobra. Ten chyba jest sam. Uff, skapnął się, ale na szczęście zdążyłem go obezwładnić. O kurde, co jeszcze dychają ci, o matko. O! A masz nożykiem. Wiem, powinno być bez zabijania, ale niestety tutaj to jest trochę trudne. Czekajcie, co jest w skrzynce? Więcej filtrów, dobra. Dobra, wymienimy sobie filter już. Bo nie mamy zbyt wiele czasu. O kurna. Dobra, dupa. Wiedzą mnie? Tak, wiedzą o mnie. Dobra, chrzanić to. Idziemy na głośno. Biedaczek. Chrzanić to. Na górze jest, widzę. Żyje? Żyje. Uj, wybuchło. Cześć. Gdzieś u góry są chyba. Uj, Jezu, wszystko się tu jara. Nic, ledwo co ja coś widzę. Znaczy tak ledwo co widzę. Ale spróbuj, powiedzmy, że... Ała, poparzyło mnie. Czy ja dobrze idę? Chyba tak. Czekaj, bo ja nie... Skąd oni strzelają? To muszę pewnie tędy iść. Tak, dobrze, na pewno muszę tędy iść. Dobra, jest więcej. Dobra, załatwiamy ich. O kurde. Tego nie zauważyłem. No cóż,
Wiecznie się nie dało przejść, bo na ci... Wiecznie się nie dało iść. A ty skąd? A ty skąd niby się tu wziął? I to jeszcze za moimi plecami. Co do mnie walisz? Dobra, padł. Kurde, wszystko się już sypie. Dobra, bo ja dalej dochodzę, jak to się to grało, ale dobra. Kurde, to się wszystko rozpada już kompletnie. Ja jeszcze mam shotguna, ale na daleko to biorę strzelbę. Znaczy karabin, Boże. I tu chyba tędy musimy. Ta? Ta. Idziemy. Jesteś niski. Okej, okay, i tu można zrobić osiągnięcie. Ja się nie pamiętam, czy dało się go zabić, czy nie. Dobra. I masz, zbawca. Zdejmij maskę, gdy domaga się tego leśnicki. Czekajcie, muszę ściszyć słuchawki. Dobra. O, to dobrze, to słyszeć. O, jest i nasz przyjaciel. Chociaż ją uratowaliśmy. The pieces of the puzzle are falling together. And the big picture is horrifying and unbelievable. I will tell the others about this, but I still can't make myself believe it. The Reds have infected Oktyabrskaya, a peaceful station denizens of which never suspected anything, with an unknown deadly virus. And then their mop-up squads entered it under the pretense of saving the station from the epidemic, and eliminated everyone they could. Women, children, old people. To prevent the infection from spreading. And if all this is true, kurde, then me and Anna could be infected too. We've been saved from being killed, but we don't know if we're going to survive for long. No kurde, nieźle. Czyli to specjalnie to zrobili. No ale dobra, no to klikamy, lecimy dalej. I have a feeling that everything will end soon. We won't survive this war, Artyom. No one will. I feel alone again. Like when I was a girl, and father was away on a mission. Nothing around me. Empty and cold. As if I were just a spark from the fire, flying away and then gone. It's hard for me to tell you these things, Artyom. But I want to feel that I'm alive. O kurde. Oj, oj. No, mam nadzieję, że nie będę miał za to jakiejś cenzury. Damn. Naprawdę mam takie wrażenie. No ale cóż, trzeba się cieszyć z ich, że chcę jeszcze pożyć. Well, there seems to be nothing wrong with you. Congratulations, youngsters. You, Artyom, may go. While you, Anna, you have to stay some more. We need to finish treating your wound. No. Thank God. No dobra, to chociaż tyle dobrego. Dobra, to chodźmy. Kurde, epidemia nieźle tu się rozprzestrzeniła. Who's that? You see the face? Dobra, chodźmy.
Znaczy, z tą Azaną mogliśmy jeszcze pogadać czy coś? Ej, zobaczmy, idę sprawdzić to. Ej, nie mogę już... Ej, nie mogę już wrócić. No dobra, no to czyli idziemy w jedną stronę. Kurde. Ale to się dzieje. O Jezu, już pierwsze ofiary. Mam naprawdę wrażenie, widzowie, że tutaj nieźle się dzieje. A i jeszcze raz przepraszam, że tak długo nie było odcinków z tej gry. O Boże, oni tutaj umierają w męczarniach. O matko. Dobra, tędy. O matko, jeszcze ich więcej. Kurde, trupy. Aż mi się przypomina. Ej, nie wiem czy jak wam, ale jak przypomina mi się Call of Duty, jak ten no. Jak Mason był, jak mieliśmy retrospekcję podczas II wojny światowej z tym Nova 2, tym prototypem tego wirusa. Mi się przypomina coś podobnego, jak nas chcieli zabić tym samym sposobem. O, że takie coś tu jeszcze jest. Rozumiem. O, dezynfekcja, dobra. No, odkazimy się i idziemy dalej. In the first two days, the mortality rate was around 95%. So, już mogę iść? In the third, it dropped to about 25%. Today, we only have two new infected, and they have a lot of infection. No i co mamy robić? Halo? Prospects of recovery looking promising. Now, as you understand, tak mam tędy iść. Moscow never was a natural habitat. No poczekajmy, może się to otworzy potem. It remains dangerous much longer. So, what does all this mean? It is not a regular virus. It's a weapons-grade strain, engineered to achieve maximum lethality within a short time. Halo. And then turn harmless. Damn this. O, nareszcie. Już bałem się, że gra się zbugowała. Dobra, to chodźmy tutaj, zobaczmy. Kurde, dużo tu ludzi. Przepraszam. Przepraszam. Dobra, mogę. O, dziękuję za przejście. Ale dzięki Chan nas trochę uratował z opresji. Ciekawe, czy go tu spotkamy. Dobra. O kurde. Czekajcie. O kurde. Oj, przepraszam. Ale co jest? Okej, chodźmy. Oj, zamknęli za nami. Kurde, tutaj się wszystko zaczęło? Damn. Już nam się zapisał. I przepraszam, kichnąłem, nie zdążyłem wyciszyć mikrofonu. Ale dobra, to chyba wam nie powinno przeszkadzać. Że kichnąłem akurat, bo po prostu powiem szczerze, jestem częściowo taki pochorowany, więc... Ale udało mi się dotrzeć do takiego stanu... Żebym, no, po prostu powiedziałem sobie, muszę nagrać chociaż jakiś jeden odcinek z tej gry. O! Okej, tego się nie spodziewałem. Dobra, idźmy dalej przed siebie. Dużo grzybów. Kurde. O, jest i Chan. I'm happy to know that you and Anna are alright. Can't afford to waste time being sick now. The dark one we're looking for could really be the last one. We can't lose him. Let's go. Oh, no tak, jesteśmy blisko cienia już. She'll die without it. Yo, guys, I'm here. I can't let you go. The refugees sure were lucky, because Dublin's rangers were here. Corbett's men clearly didn't expect to be met with machine gun fire. Oh, mają bramki. Well, Hansa could not protect the station without help. But they did provide shelter for the refugees and hospital. Oh, to chociaż tyle. That could help them. Dobra, o, do zbrojmistrza idziemy?
That's forbidden without the permit. That's our man. Let this one through. He got the permit. Okej, spoko. No to wbijamy jak do siebie. Na kwadrat. No, żebym się dokupił. Ja chcę sobie kupić na pewno full noży. Tu full ammo. Nie muszę amunicji kupować, tylko noże. Spoko, spoko. Filtrów mam też od zbytu. Artie, take note of the funds Hanser expends on this quarantine. And they are generally quite reserved for their money. Perhaps they are aiming for an additional trump card to use in negotiations at Polis. O, ciekawe. Dobra. Dzięki. Towarzyszu. O. Przenosimy się do kolejnego etapu? Tak, do kolejnego etapu. In some other time and place, what happened could be life-changing. But there is no time but present, and no place but the metro for us. And we must do everything we can to save it. I have to hurry and catch up with the Dark One. Anna has to tell her father of what Korbut and Moskvin are doing. Anything else is a luxury we can't afford right now. No, racja. Dobra, no to lecimy dalej. We've got outgoing! Open up! Soon, the leaders of Hansa, Redline and Reich will meet in Polis, hoping to reach a peaceful settlement on D6. But I know the nature of man all too well, Artyom. Tym bardziej, że Leśnicki coś kombinuje. Znaczy nie Leśnicki, Boże, Moskwin. Chyba dobrze mówię jego imię. Ale chodźmy. We won't catch the train with the Dark One moving along the tunnel. But there is another way. All right. Are you going to Polis? No. Open the Interline tunnel for me. But the Interline is a dead end and very dangerous. Dead end? No way. That's our road to Polis. Open up. Dla nas nie istnieje coś jak ślepy zaułek. Zawsze znajdziemy jakąś drogę. Let's go, Artyom. No to idźmy. No to wio. Careful with the generators. Spokojnie. Damy sobie radę. As you see, it's no dead end. That's just what the Hanser authorities claim to discourage people from entering these passages. Właśnie widzę, bardzo wietrzny. Easily lose his way here, or even become lost. Idź przodem. But as long as you're with me, there is no danger. No to idź przodem. Czekajcie, widzowie, się trochę podsunę pod biurko. Dobra, jestem już gotowy. O, nieźle tu wie, dużo wieje. Mam nadzieję, że mnie słyszycie dobrze. O, dobra, idę. Dobra, brzmi to trochę ciekawie, jak to tak opowiadasz. O, rzeka losu. Ciekawe, to znaczy, że może zmienić przeznaczenie. If a man enters this river in dire need of such a chance, wishing desperately to earn it, then he might be carried to the place and time where that Powiesz coś więcej o tej rzece losu? Chyba dobrze, bo chciałem powiedzieć rzeka losu, ale to jest... Chyba nie, dobrze powiedziałem. Już sam się gubię. Remember, we must find the Dark One. It is the only thing we are to ask of the river. Cześć, jak mam latarkę? The metro is a living, breathing thing with a heartbeat, a soul, and a mind. Otwieraj drzwi, John. No w sumie może nie jest żyjące to metro, no czasami nawet żyje aż za bardzo, mam wrażenie. No to chodźmy.
Dobra. A to jakieś pomieszczenia. Szczury. O! Mamy no... Nie, to chciałem. Notatnik. Możemy otworzyć? Tak, możemy. No to otwieramy. O! Ten dźwięk mi się trochę nie podoba. Got to be careful here. Dobra. Potwór zabity jakąś pułapką. O kurde, ja to widzę, co tam się będzie szykowało na nas. Ja i temu potworowi nie było do śmiechu chyba, jak go został nadziany na ten, na tą kłodę. Ale dobra widzowie, na ten moment to ja wam zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się seria spodobała z tej gry. W następnym odcinku pójdziemy tam dalej, żeby dotrzeć do rzeki losu i zobaczyć nasze przeznaczenie, jak będzie wyglądało w dalszej historii. A na ten moment to ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i że zostawicie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem oraz komentarz jakiś. Jeśli to już zrobiliście, to dziękuję wam za wspieranie mnie i mojego kanału. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!